Izabela Karkocha, przyjechała do nas z Lublina, organizuje tam lokalne word-upy. Jest też założycielką firmy Kodografia, a dzisiaj podzieli się z Wami swoimi 5 radami dla freelancerów. Zapraszam. Dzięki, Tomek. Słychać mnie? Słychać. Jestem Iza, długo pracowałam jako freelancer, teraz pracuję z freelancerami. I chciałam Was dzisiaj się zapytać na początku, kto z Was, podnieście rękę, uważa się za freelancera i jest freelancerem? Tak, super. Czy więc uważacie, że jesteście? Nie goni zaufania, nie terminowi, tak. Niestety, ale taka właśnie opinia, przynajmniej jeżeli chodzi o naszą branżę, panuje, jeżeli chodzi o freelancerów. Co więc jest teraz najważniejsze dla freelancera? Według mnie, na dzień dzisiejszy, najważniejsza jest reputacja. Dobra reputacja. Jak to zrobić? Posłuchajcie. Wyobraźmy sobie pana Jacka. Pan Jacek jest project managerem w dużej agencji interaktywnej, prowadzi wiele projektów. Do jednego z nich wybrał ciebie jako podwykonawcę. Fajnie wam się rozmawia, współpraca zapowiada się naprawdę całkiem nieźle. Zbliża się termin realizacji projektu. Pan Jacek zaczyna się trochę denerwować, ale uspokaja, że może wszystko jest pod kontrolą, jak najbardziej wszystko będzie tak, jak się umawialiście. Nadchodzi dzień, na który umówiliście się, powiedzmy, na oddanie właśnie szablonu WordPressa. Pan Jacek przychodzi do biura, jednak nie znajduje w skrzynce maila od ciebie. Nie odpisujesz, nie odbierasz telefonów. No pan Jacek zaczyna się coraz bardziej denerwować, zaczyna się pocić. Już słyszy, jak krzyczy na niego klient i widzi, jak szef obcina mu premię. Czy pan Jacek jeszcze kiedyś ci zaufa? Pierwsze i według mnie najważniejsze hasło na dzisiaj to jest terminowość. Bądźcie terminowi. Naprawdę z niezrozumiałych dla mnie przyczyn, szczególnie freelancerzy, bardzo lekko traktują terminowość. Nauczcie się dobrze estymować, dobrze określać czas, jaki potrzebujecie na wykonanie danego projektu. Ja wiem, że to nie jest proste, ale naprawdę jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Oczywiście może się zdarzyć tak, że się rozchorujecie, zepsuje wam się sprzęt, czy nie wiem, przyjedzie rodzinka z niespodziewaną wizytą, ale na takie sytuacje również powinniście się zabezpieczyć. Idealną sytuacją według mnie jest, jeżeli nawiążecie współpracę z innym freelancerem, który robi podobne rzeczy jakby, i wtedy w takich niespodziewanych sytuacjach możecie się nawzajem uzupełniać i działać w ten sposób, żeby wasi klienci nie odczuli tego, że coś jest nie tak i żeby te terminy były zachowane. Być może dzisiaj właśnie na tej konferencji jest okazja do tego, żeby poznać takiego przyjaciela freelancera i zacząć z nim współpracę. Dlaczego zachęcam? Terminowość. Wracamy do pana Jacka. Podobna sytuacja, ale tym razem przychodząc do biura w dzień, w który się umówiliście, pan Jacek znajduje maila od was. Jest po prostu super, uśmiechnięty od ucha do ucha, kamień z serca, znalazłem człowieka, z którym będę mógł realizować kolejne projekty, będzie nam się fajnie pracowało. Pan Jacek zaczyna wprowadzać się do wykonanego przez ciebie szablonu zdjęcia, teksty, które otrzymał od klienta docelowego, ale już po chwili zauważa, że coś jednak jest nie tak. Kolory nie są takie jak w projekcie graficznym. Brakuje połowy funkcjonalności ze specyfikacji. Co robi pan Jacek? 3 głębokie wdechy, duża kawa, siada i punkt po punkcie sprawdza po kolei zgodność zamówienia z wykonanym przez ciebie zleceniem. Czy tym razem termin został z wykonanym przez ciebie zleceniem? Pod koniec dnia dostajesz od niego długą listę poprawek, na których wprowadzenie potrzebujesz kolejnych 2-3 dni. Czyli tym razem termin znowu nie został zachowany. Precyzja. Bądźcie dokładni, bądźcie precyzyjni w tym, co robicie. Przed oddaniem projektu klientowi dokładnie go przetestujcie i sprawdźcie, czy rzeczywiście ten projekt, który wykonał grafik, on naprawdę się napracował i zrobił go po to, żeby ta strona, ten szablon tak właśnie wyglądał, żeby te kolory były właśnie takimi kolorami, czy rzeczywiście się zgadza, czy są
wdrożone wszystkie funkcjonalności i czy one działają. Bo projekt gotowy, to znaczy projekt gotowy, a nie projekt gotowy do sprawdzenia. Okay? Terminowość, precyzja. Zostawmy na chwilę pana Jacka. Takie moje osobiste doświadczenie. Jakiś czas temu zaczęłam współpracę z pewnym koderem, pewnym freelancerem. Zapowiadało się całkiem nieźle, chyba wydawał się być konkretnym. Jednak już przy pierwszym projekcie, wiadomo, trzeba było troszkę się dopracować, trochę się doszyć, więc dzwonię do niego i tam jakaś rzecz nie działała. I mówię, słuchaj Kamil, tutaj jednak ta karuzela jednak nie działa tak jak powinna. Ten slider jeszcze nie wyświetla się prawidłowo na wszystkich urządzeniach. Musisz po prostu jeszcze nad tym popracować. Trzeba to dopieścić. Co słyszę? Mniej więcej. I tym razem to ja potrzebowałam trzech głębokich wdechów. Jak się domyślacie, niestety nie współpracujemy razem. To był pierwszy i ostatni projekt, który zrobiliśmy razem. Komunikacja. To jest kolejne hasło. Komunikacja rozumiana jako minimum kultury osobistej, jak w przytoczonym przykładzie, ale również jako komunikatywność, o czym m.in. opowiadała Kasia wcześniej, jako stały dostęp, stały kontakt i dostępność. Bardzo ważne jest odpisywanie na wszystkie maile. I to jeżeli jest to możliwe, w miarę możliwości jak najszybciej. Szczególne, słuchajcie, znaczenie ma to przy pierwszym kontakcie, kiedy klient wysyła wam zapytanie o cenę, prawdopodobnie, na pewno wysyłają kilku finanserom, kilku firmom i to jak szybko odpowiecie na tego maila, na to zapytanie, naprawdę ma ogromne znaczenie przy decyzji późniejszej, czy to wy wykonacie pozycję. Oczywiście urlopy są potrzebne, wszyscy powinni chodzić na urlopy, udawać się na urlopy i z nich korzystać, ale często zapominamy o tym, żeby odpowiednio wcześniej uprzedzić o naszej nieobecności. Zwłaszcza tych stałych klientów. Ustawcie sobie w momencie, kiedy wybieracie się na urlop, na mailu powiadomienie z informacją, kiedy wrócicie, kiedy będziecie ponownie dostępni. No i idealna sytuacja, kiedy macie przyjaciela freelancera i wtedy wasi klienci zupełnie nie odczują waszej nieobecności. Terminowość, precyzja, komunikacja. Wracamy na chwilę do pana Jacka. Tym razem wszystko się udało, zrealizowaliście już kilka zleceń, współpraca układa się naprawdę bardzo fajnie. I tak przy okazji jednego z kolejnych zleceń, pan Jacek otrzymuje od ciebie zupełnie inną, zupełnie wycenę, mającą się zupełnie nijak do wszystkich poprzednich. Albo dostaje od ciebie projekt, dostaje od ciebie szablon WordPressa, który jest wykonany zupełnie inaczej niż dotąd. Już do tej pory się przyzwyczaił. Został zastosowany inny framework, panel administracyjny wygląda zupełnie inaczej. No pan Jacek może czuć się lekko zdezorientowany, może nawet trochę oszukany. Konsekwencja. Bądźcie konsekwentni, bądźcie profesjonalni w tym, co robicie. Naprawdę, ja wiem, że bardzo trudno i to jest trudny temat, jeżeli chodzi o wycenę projektów, ale warto jest poświęcić na to czas na początku i opracować sobie system wycen, potem konsekwentnie się go trzymać. To jest bardzo ważne. Bądźcie konsekwentni w tym, co robicie. Terminowość, precyzja, komunikacja, konsekwencja. I na koniec jeszcze jedno moje takie osobiste doświadczenie. Ostatnio tak się złożyło zupełnie przez przypadek, że wysłałam swoim klientom kartki świąteczne, które wypisałam ręcznie. I słuchajcie, nigdy wcześniej nie spotkałam się z tak dużym odzewem, z tak miłym odbiorem. Klienci do mnie dzwonili z podziękowaniem, pisali maile. Prawdopodobnie przeczytali te życzenia, bo prawdopodobnie tylko ode mnie dostali kartki wypisane ręcznie. Wyróżnij się. To ostatnie hasło na dzisiaj. Bądźcie w czymś najlepsi, bądźcie w czymś jedyni. Znajdźcie niszę w swojej branży i wyspecjalizujcie się w niej. Możecie wyróżnić się w jakiś inny sposób. Może to być na przykład wartość jakaś dodana do waszych zleceń. Bonusowy plugin, dodatkowa optymalizacja.
cokolwiek, dzięki czemu klient Was zapamięta pozytywnie, będzie chciał do Was wrócić i chętnie będzie polecał Was innym. Mogłabym jeszcze długo opowiadać o dobrych radach dla freelancera na bazie własnych doświadczeń. Dzisiaj skupiłam się na tych, które według mnie pomogą zdobyć i utrzymać dobrych klientów, stałych klientów, dobrych partnerów biznesowych. Na tych 5 hasłach, na tych 5 radach, jest to irytujące, na tych 5 hasłach, na tych 5 radach ja staram się codziennie budować swoją markę, a według mnie marka oparta na dobrej reputacji jest w tym momencie być albo nie być dla freelancera. A jak Ty budujesz swoją markę freelancera? Z tym pytaniem Was, kochani, dzisiaj zostawiam. Dziękuję. Dzięki, Iza. Czy są jakieś pytania? Ja chciałem zapytać, czy masz pomysł na takiego freelancera, który ma syndrom budowlańca alkoholika, że 2 miesiące naprawdę bardzo dobrze pracuje i potem ma 2 miesiące gorsze, potem 2 miesiące znowu dobrze. Czy należy go porzucić, czy jest może jakiś sposób na to? Należy go porzucić. Tak? Tak. Miałam takiego też właśnie freelancera, który miał taki system, że 2 tygodnie pracował, 2 tygodnie nie pracował. W ogóle. Trochę szkoda czasami. Czasami szkoda, wiesz. Te aktywne 2 tygodnie super. Słuchaj, jeżeli ma taką, jeżeli jest to w ten sposób, że rzeczywiście są 2 miesiące i to jest przewidywalne, to możesz z nim pracować, tak? Ale nie wyobrażam sobie, żeby to mogło być przewidywalne. Albo po prostu możesz mu dawać jakieś małe fragmenty, takie, które nie na długi czas projekty, tak? Tylko takie krótkie. Wtedy może się sprawdzić. Czy to komu jest? To jest właśnie to, o czym mówię. Na czym muszą freelancerzy popracować, żeby ta opinia się zmieniła. Bardzo często zdarza mi się, że dzwoni do mnie klient i pierwsze pytanie to jest, ale nie jest pani freelancerem, bo ja już mam dosyć tych freelancerów. Ja jestem przedsiębiorcą. I chciałabym, żebyście też na to pracowali. Słucham? Cześć, Iza. Pytanie. Nasza agencja zleca zamówienia wolnym strzelcą. Jak się zabezpieczyć, jak wysyłasz zlecenie, już znajdziesz taką osobę i ta osoba nagle z niewiadomych przyczyn kończy projekt i odpisuje ci: sorry, znaleźliśmy kogoś innego, ten projekt nie podoba nam się, nie podejmujemy się go. A w trakcie? W trakcie. Na przykład po 2 miesiącach, bo to tak było przedłużane i on nagle tak, halt. Koniec. Nie robię tego. Ale widzisz, że zadałeś właśnie pytanie z tej drugiej strony. I to wszystko, co dzisiaj powiedziałam, to jest właśnie dla tych jakby freelancerów, czy na przykład dla tego freelancera było skierowane, o którym teraz mówisz. Tak? Czyli on powinien zastosować te rzeczy, te wskazówki, o których wspomniałam, żeby nie było takich sytuacji, o których wspominasz. Bo ty do tego freelancera nie wrócisz już. No tak. Już na pewno do tej firmy nie wrócicie, tak? A jak się zabezpieczyć przed takimi? Zabezpieczyć to się już chyba trochę jakimiś umowami, tak? Albo najlepiej jest skorzystać z usług właśnie ludzi z polecenia. Sprawdzić możesz zawsze takiego człowieka, poprosić, wiesz, o na przykład na miarę jakąś firmę, z którą współpracował wcześniej. Jeżeli ta firma jest zadowolona z niego, na pewno wystawi mu rekomendację. Ja bym tak zrobiła. Czy masz jakieś doświadczenie we współpracy ze spółdzielniami finansowymi? Bo pojawiły się takie twory w ostatnich latach. Słyszeliście pytanie? Nie mam. Jeszcze ktoś? Ja taka drobna uwaga też w obronie freelancerów. Była mowa o terminowości, tak? Częstym problemem też jest to, że brak terminowości jest ze strony osoby zlecającej, tak? Miałem takie przypadki, że na przykład, nie wiem, mamy jakiś deadline na pokazanie jakiejś części i tak dalej. Dzień później się trochę człowiek za to wziął niż powinien, no to później człowiek zarywa. No właśnie tu z chłopakami wczoraj przy herbacie o tym rozmawialiśmy wieczorem. I potem na drugi dzień idziemy tam, tak? A ta osoba nie ma czasu, tak? To niekiedy polega na tym, że ta osoba powinna dać nam jakieś dodatkowe informacje,
czy coś, a tego nie daje, tak? Bo ona ma akurat, nie wiem, ma jakieś rozliczenia, czy ma jakieś inne ważniejsze rzeczy i to też później nam dezorganizuje pracę czasami, tak? I to też jest problem nie tylko po stronie freelancerów, ale i również od tej drugiej strony. Pierwsza rzecz, to jest to, o czym mówiłam i z czym się spotkam, że zostawiają freelancerzy na ostatnią chwilę. Trzeba dobrze nauczyć się estymować czas i przewidzieć ewentualne problemy. Poza tym najlepiej jest określać czas realizacji, jasno to powiedzieć na początku, określam czas realizacji i wycenę w momencie, kiedy otrzymam wszystkie materiały. To jest jasna informacja na początku. I dopiero wtedy, na przykład robisz 5 dni roboczych, od momentu otrzymają wszystkie materiały. Jeżeli nie otrzymasz materiałów i odpowiedzi na pytania, które powinny być, bo okej, okay, jeżeli to są jakieś takie, no nie wiem, które wynikają tam w trakcie, no to możesz zadać wcześniej, tak? Ale jest wiele informacji, które oni powinni na początku przekazać. Jeżeli tego nie ma, to oni nie dostarczyli ci wszystkich informacji, a czas realizacji liczy się od momentu, kiedy dostaniesz te wszystkie rzeczy, tak? Bo siłą rzeczy nie możesz na przykład dokończyć projektu, jeżeli ci nie wysłali fonta, tak? Czyli jeżeli nie wiesz, jak coś ma działać. No to jest oczywiste, tak? Nie dostanę materiałów, nie mogę dokończyć dla danej osoby, tak? Tylko to też zorganizuję pracę u innych, tak? Bo to mówię o kolejnych razach, tak? Że na przykład coś dostałem, coś zrobiłem, pokazuję, ale zrobiłem na przykład, nie wiem, planujemy zakończyć jakiś tam projekt, na przykład, że nie wiem, za miesiąc, tak? Ale ta osoba przez ten miesiąc nie ma czasu i w ogóle nam się wydłuża i później to zorganizuje nam inne też projekty, tak? I później ta pierwsza osoba też może mieć pretensje, że w tym momencie nie mam czasu. Materiały, a więc... To wszystko jest kwestia usystematyzowania. Tutaj chłopaki wcześniej też opowiadali o takim systemie pracy, jak to zrobić, żeby właśnie tą estymacją kosztową i czasową opracować. To już jest kwestia właśnie takiego sposobu na opracowanie tego, żeby to było dobrze. Mi się na razie udaje. Jak prowadzę 4 lata firmę tylko jeden raz, haniebny, nie dotrzymałam terminu, a tak... Udaje się, więc jest to możliwe. Ja jeszcze chciałam zapytać, w ogóle bardzo dziękuję za prezentację. Reprezentuję agencję interaktywną i jeżeli jest jakiś freelancer, który działa właśnie na tych zasadach, które pani Iza przedstawiła, to zapraszam do kontaktu. Dziękuję serdecznie. A ja chciałam wtrącić coś innego. Bo według mnie ten model współpracy nie jest dobry. Mnoży nam pośredników pomiędzy klientem a freelancerem. Model współpracy w sensie... Znaczy, moim zdaniem firmy, które wykorzystują dużą ilość freelancerów do realizacji projektu. Wydaje mi się, że to jest jedna z metod ograniczenia kosztów. Ja to rozumiem, bo wielu jest klientów, którzy nie mają odpowiednich środków, żeby zrealizować duży projekt. Natomiast moim zdaniem o wiele lepiej działają nawet małe agencje, które zatrudniają kilka osób i mają zgrany zespół współpracujący ze sobą do realizacji i nie podlecają niczego dalej. Bo jednak fajnie, moim zdaniem najlepiej się układa współpraca freelancer-klient bezpośrednio, z pominięciem właśnie pana Jacka, agencji i tak dalej. Chociaż ja współpracowałem właśnie też z różnymi firmami, agencjami i teraz już mała konfiguracja pracuje, bo mam inne zajęcie. Ale wydaje mi się, że taki model jest lepszy. Co o tym myślisz? Ja się z tobą nie zgodzę, wręcz przeciwnie. Mam taką karteczkę napisaną nad biurkiem. Nie pracuję z klientami indywidualnymi. I moimi klientami fotografii są właśnie agencje. To jest klient stały, który wraca do ciebie z projektami, z którym, jeżeli współpracujesz z nim od jakiegoś czasu, właśnie ten system, o którym wspominałaś, tak, sobie możecie dopracować, w jaki sposób oni dostarczają projekty, kiedy to jest, terminy i tak dalej. Tu wszystko jest, można sobie super dopasować i ta współpraca naprawdę dużo lepiej przebiega. I uważam, że właśnie taki outsourcing, jeżeli chodzi o agencje, jest super, sprawdza się, na przykład w Stanach jest teraz taka tendencja do tego właśnie, żeby zatrudniać freelancerów na koszt umów stałych, umów o pracę, ponieważ ludzie wychodzą z założenia, że ci ludzie są bardziej kreatywni, więcej wnoszą i moim zdaniem no, to jest taka, jeżeli ta współpraca rzeczywiście jest dobrze opracowana, to jest super system. Pracuję z wieloma agencjami, którzy po prostu zajmują się brandingiem,
Oni mają tam ludzi, którzy zajmują się marketingiem, pracują całą, mają bezpośredni kontakt z tym klientem końcowym, opracowują cały branding, tak, dobra, logo i tak dalej, i mają podwykonawców, że na przykład właśnie do projektu, powiedzmy strony, która jest częścią większej kampanii reklamowej, mają frontendowców, z którymi pracują, czy backendowców, którzy robią jakieś tam inne rzeczy. Tylko wiadomo, fajnie jest, jeżeli to są stałe osoby, stałe firmy, gdzie można nie za każdym razem do każdego projektu ktoś inny. Jeżeli jest project manager, który pracuje właśnie z tą firmą, oni się mogą świetnie dogadać z własnego doświadczenia i według mnie dużo lepiej. Okej, dziękujemy. Teraz chwilka przerwy i w końcu zaczynamy kolejną prezentację. Thank you.